majtka, który jest pod ekranem, który nie ma znaczenia, ale rozerwały mi się po jednym takim kroku wyżej, to już nie ma takich stopni, wiesz. To trzeba było zawsze powiedzieć. I Artur mówi, skacz, skacz, skacz. A ja nie lubię, mi ktoś popędza, tylko ja muszę logicznie obliczyć, czy ja na tą skałę wyskoczę, czy nie. Ale jak jesteś cały mokry, no to wiadomo, że spodenki i inaczej te ciuchy ten. No ja mówię, skacz, 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 bo szybko, szybko i poszło w kroku. Także ja to nawet przewidziałem, że tak się stanie, bo już widziałem. Miałem, nie, tylko śmiać mi się po prostu z tego wszystkiego chciał, bo 33-4 stopnie, także... Ale miałeś wiecznik odpowiedni. No, wiecznik odpowiedni. Nie wiem, czy nie wyjdziesz w sytuacji niż reszta, także sytuacja smutna stała się wesoła pod koniec imprezy. No, najbardziej zadowoleni jesteśmy z tych wykopanych artefaktów, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nikt już nie pozwala kopać. Tak. A tam pojechaliśmy w samo centrum odkryć etrusków, wandali, grobowców, tych wszystkich artefaktów, które, powiem ci szczerze, że nawet nie ma internetu, tak, żeby wejść na internet i zobaczyć, zeskanować coś, sprawdzić ten napis. Bardzo ciężko było z internetu, ja nawet skrzynki mailowe nie mogłem ściągnąć. Tak, nie, bo mamy internety jakieś. To jest wyspa i tam nie ma takich szybkości. Nie. Dostaliśmy od lokalnej tej właścicielki, co wynajmowaliśmy, na dole, tylko to w momencie była taka prędkość, że wolałem to zostawić w ogóle i nie ruszać tego. I tylko napisałeś maila. Także my mamy te zdjęcia, dopiero to będziemy to przygotowywać, bo to wrócimy do parę dni temu, także wszystko to będziemy analizować, bo są pewno takie jeszcze pisma, których nawet Francuzi się pytali, co to jest, co to za pismo jest, bo nie mogą tego odszyfrować. Widzicie, no, problem żywnościowy można rozwiązać, puścić domowe świnie w las. Bo jeżeli te świnki tamte się same hodują. Nawożą naturalnie wszystko, to jest natura, prawda? Ale jak zamkniesz zwierzę na 1 metrze kwadratowym z, nie wiem, 20-15 kurczaków czy kur, to przecież to one dostaną takiego stresu, że to mięso później ludzie to jedzą, prawda? To przenika, to całe toksyny, które one stresowe wydzielają, to ludzie pochłaniają i to jedzą. To u mnie już tam w rejonie... A nie wiem, czy słyszałeś, teraz znowu policja zatrzymała jakieś dwa samochody, co 300 sztuk bydła przewoziły i... Naraz i w takich warunkach bez wody, gdzie już kilka tam padło. I dalej tak... Ale chyba... Ludzkie, ty skurwysynu jebany. Nie patrzą na to, co się dzieje. Nie patrzą, nie dość, że nie patrzą. Traktują to jako, że jak nie krzyczy, nie płacze, to znaczy, że go nie boli, nie? Tak, bo mówią, że to on jest...